Cześć kochani, jak wam mija dzisiejsza sobota? Witam was na przeglądzie w Action. Pojawiło się wiele ciekawych, naprawdę przydatnych nowości, fajnych gadżetów czy dekoracji do domu. Koniecznie musimy zajrzeć na dział z obrusami, bo tutaj wiele się dzieje, oraz na dział wielkanocny, bo tutaj również nowości nam nie odpuszczają. Dział kreatywny, dział ogrodowy, no oraz nie obejdzie się bez działu kuchennego, także zostańcie do końca. A na końcu przejrzymy jeszcze na pewno dział sprzątający, bo tutaj pojawiły się żelazka. Także jeśli lubicie te przeglądy, to zostańcie do końca. Pierwszą nowością są ceramiczne ptaszki, dostępne za niecałe 4 zł w dwóch różnych wariantach kolorystycznych. Natomiast powyżej dostępne są klosze, zobaczcie, z suszonymi dekoracjami oraz oświetleniem LED-owym w środku. Dostępne są ogólnie w dwóch różnych wariantach, takim bardziej brązie albo nawet beżu oraz żółtą suszoną dekoracją za niecałe 18 zł. Jeśli jednak odwrócimy się na drugą stronę, to jest hit, nie zgadniecie co to jest. To są otwieracze do butelek ze schowkiem na dole. Dostępne są 3 różne warianty. Mi się obecnie najbardziej podoba ten brązowy, który wam właśnie pokazuję, ale ten też jest całkiem sympatyczny. Otwieracz kupicie za 13 zł. Tuż obok, na tym samym dziale, dostępne są takie szkatułki na biżuterię. One posiadają też lusterko u góry i ogólnie dostępne są białe albo na przykład brązowe. Jeśli schylimy się na dół, to tutaj zobaczcie, są półeczki brązowe albo na przykład czarne z metalowymi uchwytami do powieszenia na ścianie. Wymiar tej półki to 57x80x20 cm. Cena półki to 17 zł. W Action też dostępne są świece, zobaczcie, z bambusową pokrywką. One posiadają 3 drewniane knoty, a jak wiecie, drewniany knot jest fajny, bo po zdmuchnięciu nie czuć po prostu tego nieprzyjemnego zapachu, kosztuje 28 zł. Kolejną nowością są kosze sznurkowe wykonane z bawełny oraz poliestru i dostępne są w dwóch różnych rozmiarach. 32x23 cm za 24 zł. Tuż obok kupicie też mniejsze o wymiarze 19x14 cm za niecałe 12 zł. Dostępne są, jak widzicie, brązowe i białe. Kolejną nowością są dekoracyjne trawy sizalowe, z których możecie sobie wykonać różne fajne dekoracje. Jedno takie opakowanie kupicie za niecałe 4 zł. Z działu wielkanocnego nowością są takie kule. One się różnią wypełnieniem, czyli na tej mamy na przykład zajączki. Są też na przykład kurczaczki i inne figurki, które możecie sobie zrobić samemu i włożyć je po prostu do takiej kuli. Taki klosz kupicie za niecałe 14 zł. Poniżej natomiast dostępne są takie barwniki do jajek. Jako że zbliża się Wielkanoc, pewnie będziecie wykonywać różnego rodzaju pisanki. Albo tutaj na przykład pisanki w takim woreczku, gdzie zestaw zawiera 6 sztuk. Cena takiego woreczka to 7 zł. Tuż obok, w takim stroiku, siedzą przepiękne kurczaczki na trawniku, które kupicie za niecałe 8 zł. Tak jak mówiłam na początku, pojawiło się wiele różnych cerat. Zobaczcie, jaki tutaj jest duży wybór kolorów. Są takie bardziej stonowane lub bardziej intensywne, w kolorach różu, pomarańczy. Wymiar tej ceraty to 140x250 cm. Tutaj zobaczcie, są takie wiosenne różowe. Ceratę kupicie za 15 zł.
Natomiast na dziale kreatywnym dostępne są takie zestawy zrób to sam. I tutaj możecie na przykład wykonać ptaszka w klatce, albo na przykład taką muzyczną karuzelę, czy po prostu taki latający balon. Zestaw zrób to sam kosztuje 24 zł. Na dziale kuchennym dostępne są kubeczki, które posiadają u góry złotą ramkę oraz złoty uchwyt i dostępne są białe, czarne albo bordowe. Taki kubeczek kawowy kosztuje niecałe 9 zł. Natomiast na dziale sprzątającym dostępne są odplamiacze za niecałe 9 zł do białego bądź kolorowego plania oraz bomby zapachowe. I powiem Wam, że pachną przepiękne, nie równają się do zupełnie żadnej innej firmy, kosztują 14 zł. A to, co jest hitem, to myślę, że to żelazko parowe. Są to żelazka, które posiadają 2000 W. Co fajnego w tym żelazku, to to, że posiada ceramiczną stopę. Żelazko kupicie za 45 zł. W Action też dostępna jest już cała masa takich wiosennych kapeluszy. Są duże, są na przykład małe. Kapelusze oscylują w cenach od 9 do 13 zł. Na dziale ogrodowym dostępne są też takie małe figurki żabek albo na przykład żółwia, które służą do tego, że możecie je zawiesić na jakiejś fajnej osłonce na doniczce i będą przepięknie ozdabiały Wam tą doniczkę. Kupicie je za 5,60. Kolejną nowością są jeszcze osłonki, które dostępne są zielone, brązowe albo na przykład szare. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają, te doniczki. Taka doniczka kosztuje niecałe 11 zł. Wracając jeszcze na sekundkę na dział kuchenny, to tutaj w takiej bambusowej oprawce dostępne są kamienne podkładki. Taki zestaw kosztuje niecałe 14 zł. Kupicie też solniczki. Solniczki są ceramiczne i taki zestaw solniczek kupicie za niecałe 14 zł. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam miłego sobotniego popołudnia. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was wszystkich. Dajcie znać, czy Wam się przegląd podobał. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Hej!